Cześć! W dzisiejszym filmie nauczymy się, jak zrobić pierś z kurczaka w sosie słodko-kwaśnym z oliwkami. To aromatyczne, proste danie, idealne z ryżem lub kuskusem. Zaczynamy od pokrojenia mięsa na mniejsze kawałki. Opruszamy kurczaka przyprawami. Na tym etapie można dodać do mięsa trochę oleju i odstawić do marynowania na noc. Można też smażyć mięso od razu. Smażymy kurczaka do zarumienienia. Powinien być wciąż surowy w środku. Dodajemy posiekaną cebulę, a następnie czosnek. Dodajemy pomidory. Jeśli używacie pomidorów w całości, tak jak ja, można je najpierw zmiksować lub rozgnieść. Wlewamy wodę. Dodajemy rodzynki. Dusimy około 20-30 minut do miękkości mięsa i zgęstnienia sosu. Dodajemy miód i sok z cytryny lub limonki do smaku. Sos powinien być wyraźnie słodko-kwaśny. Dodajemy oliwki i natkę pietruszki lub kolendry. Dokładny przepis znajdziecie pod filmem i na mojej stronie lekcjewkuchni.pl. Zobaczcie też mój przepis na schab w sosie słodko-kwaśnym z ananasem. Zachęcam do polubienia filmu i subskrypcji kanału. Smacznego!